Siema asystentowi, to jest nasz kolejny odcinek 528, czyli to jest chyba dwa odcinki przed końcem nagrywek, tylko bardziej do piątku. Inna rzecz, wychodzi prosto tak na myśl. Nie wiem, jak to określić na to, bo trochę to w stronę mojego czucia lub po prostu wiedzy, jakby ja wiem o jednej rzeczy. Tu idzie o jedną sprawę ze szkoły u mnie, że się z jedną sytuacją stało, że po prostu to jest jakby ciężko na powiedzieć tak o, ale wychodzi na to, że co się dzieje, to jest dla mnie śmieszne już, nie powiem, nie, bo to jest dla mnie totalnie z niebezki tak głupotą, albo po prostu, nie wiem, próba pokazania siebie. Bo tu chodzi o coś takiego, że jedna osoba z klasy już wtedy, jak była jeszcze, groziła jedna osoba, później na mnie przeszła i tak dalej groziła. Mówię, jeśli zdziwicie, to zgłosić na policję, i nie zgłaszać i tak dalej. I to się po prostu odbiło w klasie, o, że jestem koeficjentem, że od razu sprzedaję. I później został po prostu wywalony z tego powodu, bo powiedział to przy dyrektorce i tak dalej, przy nauczycielach niektórych, przy dyrektorce, i po prostu oni zrobili tą resztę i ja nic nie robiąc uważałem, że to ja go wyrzuciłem. Nice. Gdzie miałem to gdzieś, jakby nawet by mi groził w dalszej sytuacji, tylko po prostu jakby to nie było przy nauczycielach, to okej, okay. Jakby to nie było przy, powiedzmy, dyrektorce i tak dalej, to rozumiem, to mieliby to gdzieś. Totalnie by mieli to gdzieś. Dzisiaj. Byłby ciągle. Ja miałbym to gdzieś, ale nie wiem. Oni się trzymają jednego tego i tylko mnie wysłają. No nie no, brawo. Zabycie przyjąłem debilem. Nie mogę inaczej nazwać, bo to jest dla mnie rozśmieszanie siebie pod względem tym, że co, pokazać się pod stronę tego, że wow, jaki ja jestem OP, że co, albo po prostu opacie, bo wyzwę go przy klasie, ha, będzie śmiesznie, haha, swojego tylko, bo tak naprawdę swojego podbudowujesz pod chwilę, a później, a, szkoda go nagadać, bo to jest dla mnie, w moją sytuację, jak to wygląda, to jest dla mnie śmiechu warte, bo to mu w życiu później nic nie da, po pierwsze, że takie swoje zachowanie można nawet nie znaleźć w pracy, więc no, to już jest jego sprawa. Z drugiej strony, nie wiem, niektórzy po prostu mają gdzieś lub po prostu próbują na siłę pokazać swoje ja, niektórzy ciągle to robią, więc dla mnie dosyć śmieszną rzeczą, bo nie wiem, trzymanie się tylko jednej perspektywy i później po prostu wysyłanie o tak, bo ktoś jest niedowartościowany lub nie ma ego dobudowanego swojego, żeby dowartościować się i mnie wyzywać. Nice. To jest po prostu marnowanie czasu specjalnie, żeby tylko pokazać klasie, kto tutaj rządzi, że tak dalej, to jest takie, odbierając to z mojej strony, głupim zachowaniem, głupim, bo to nie jest normalne, bo no, może jesteśmy w wieku, kurna, dorastania tego wszystkiego, ale czasami lepiej hamować rzeczy, a nie po prostu udawać małpę, taką dosłowną małpę, że wszystko wolno i tak dalej. Przepraszam bardzo, to jest
kurde, brak mi aż słów na to, co niektórzy po prostu, albo że ja mam po prostu zagrożenia, okej, mam zagrożenia, ale poprawiam sobie powoli. Bo, i powiedzmy, nie wiem, o, bo hobo masz zagrożenie z matematyki, nie znasz. A skąd wiesz, że mogę nie zdać? Hmm? A może nauczę się w taką stronę, że poprawię zagrożenie i co wtedy? Oczywiście będzie wtedy wyzwanie ciąg dalszy, bo to jest, niektórzy ludzie nawet z wiekiem lub po prostu robiąc swoje zachowanie będą dalej głupi, po prostu, bo jakby jeszcze pierwsza klasa, rozumiem, już druga klasa, powinniśmy bardziej myśleć, nie wiem, realistycznie lub po prostu chociaż swoją godność schować do kieszeni, nie. Trzeba wywalić wszystko na tak o i pokazać, że kto tutaj rządzi. To jest takie na pozór dawania kogoś, kogo kim nie jesteś. To jest po prostu dawanie tego. I to nawet jakbym mu przypowiedział to przy twarzy, on by się tylko wyśmiał, haha, śmieszne, on by nie przyjął, bo on jakby nie dorósł do tego zachowania. Nie dorósł. Może kiedyś dorośnie, a tak to jeszcze nie dorósł. To jest jeszcze dziecinne zachowanie w stronę tego postępowania, bo to nawet nie nazwać normalnym czymś, bo to co, wyzwanie lub nie wiem, próba wyzywania kogoś, później czekanie i później do mnie coś wołania, gdzie ja mam go totalnie gdzieś, że nie obchodzi mnie jego zdania ani nic, nawet jego kolegów mi to nie obchodzi totalnie, jakby coś tam powiem, że tak dalej, że no wow, brawo, inteligencji lub coś w stylu, tak trochę specjalnie, trochę nie, ale bardziej specjalnie, żeby im trochę dogryźć, ale nie tak bardzo, by powiedzmy tam, ale nie wiem. Jeżeli oni takie mają swoje zachowanie głupkowate, bo to nie da się nazwać normalnym. Niektórzy już normalnie zachowują się. To niektórzy po prostu udają, że te, powiedzmy, niektóre sprawy, jak takie rzeczy, no sorry. Jakby ja miałbym tą stronę gdzieś, czy by wyzywał mnie, czy powiedzmy mi groził, miałbym to gdzieś, totalnie gdzieś. Tylko rodzice się trochę naszarpnęli u mnie pod stronę tego, żeby go jakby, żeby odpowiedział prawnie, bo śmiał skończył 18 lat, bla bla bla. No to było wezwane chyba przez panią naszą wychowawczynię, że coś takiego stało, bo ja to nie mówiłem najczęściej takich rzeczy, bo mi to nie było jakoś, zbytnio się nie przejmowałem tym, po prostu zbytnio się nie przejmowałem. I że to się rozwinęło pod taką stronę i powiedzmy, nie wiem, później nauczycielowie i tak dalej to zgłaszali to ciągle i później, nie wiem, został wywalony przez nauczycieli, po prostu nie przeze mnie, bo to ja nie wiem, niczym takim nie zawiniłem, że go od razu wywalili, bo wiesz, że on, nie wiem, mógł powiedzmy patrzeć, że rozmawiam z nauczycielami lub powiedzmy po prostu z kimś mógł się nie wtrącać i powiedzmy nie ruszać swoich czterech zawieszeniem liter w stronę, gdzie ładnie było związane z nim, to nic nie było z nim związane, także coś straszenie lub coś w tym stylu, tylko po prostu siedział na lekcji, miałem opowiedzieć i to tyle, ją po prostu wyszedł z inicjatywą, że o, lepiej pogrozić to tam i wszyscy już za nim, że o, jak to mogłeś, bla bla bla. Takie, nie wiem. Teraz się kończy, teraz będą wakacje, a zachowanie niektórych to jest po prostu poniżej krytyki, bo po prostu, okej, rozumiem, że jest ciągle ta zadość próby uczynienia, to co się stało, ale jeżeli tylko obwinać się, powiedzmy, jedną osobę na to, że został wywalony, nie z mojej winy, tylko na ciele dyrektor rozmawiał i tak dalej z tym wszystkim i była podjęta jedna decyzja, że nie będzie takie tolerowane zachowanie i tyle.
No to serwinet, ale to już nie jest dosyć, nie jest to moja sprawa, bo jakby nie byłem przed, nie byłem nad w ogóle w trakcie tego, czy został wywalony, czy nie. Nic nie było w tym trakcie, więc to miało być ogarnięte pod to, że po prostu zostanie wywalony. Że okej, ja nad tym nic nie uczestniczyłem, miałem to po prostu później gdzieś, a niektórzy to po prostu no, przeżywali i biorę za niego, no nie wiem, życie chyba. To jest dla mnie takie stronnicze zachowanie jest stronnicze. To nie nazwać stronniczym zachowaniem. To jest po prostu takie, że pokazać siebie z perspektywy takiej, że to co pogrywasz, lub po prostu nie wiem, próba nastraszenia bardziej. Próba. To są próby. Dosłownie to są próby, powiedzmy takiego. Jak to tak nazwać, że wyzywania mnie. To z czystej peki dla mnie to się śmieszne. Bo co? Bo wyzywa mnie ktoś i co? I mu ulży i sobie ego podbudował dla siebie, żeby pokazać jaki on jest fajny i tak dalej. No okej. Tylko to się długo nie da. Nic. No to, że ci to ci nie pomoże, powiedzmy, nie wiem, takim czysto teoretycznym w pracy, to co? Będziesz wysyłał szefa, po prostu jak szef, powiedzmy, nie wiem, ma dystans i lubi, no to okej. To może tak trafić, ale jeżeli będzie stanowczy, to ci po prostu powie, dziękuję, do widzenia, idziesz mi stąd, bo tego zaproszenia chamstwa, może tak powiedzieć. Czy się teraz powie, że dziękuję, nie będzie, no to tam. Niektórzy po prostu jakby bardziej do tego jest pierwszą kresę. Ja byłem taką osobą, że po co to, po co tamto i tak dalej. A później po prostu dystansu nie miałem do siebie. Okej, okay, to wiadomo było, że nie miałem. A teraz tu mam takie dystans, może jakiś mam do siebie. I po prostu mam to w dupie, po prostu w dupie. Na ich opinię, bo jeżeli to jest opinia po prostu taka, żeby pokazać swoje ja z perspektywy tego, że no zobaczcie jaki jestem ja waleczny, że wszystko mogę, no to takie okej. Próbujesz pokazać kim byś chciał być, żeby ciebie lubili, no to jest nie wiem, jakby każdemu nie powiem, nie dokończę powiedzmy takiego jednego, bo to by mu YouTube inaczej zreagować na to, po prostu jakby brakuje mi tu słowa. To by było jakby, nie wiem, każdy żeby mógł wygrywać, że to wygląda jakby, nie wiem, jakby były zawody jakieś polskie lub po prostu powiedzmy międzyszkolne, że o, ta osoba nie wygra, to zapłacę ci powiedzmy 700 zł i tak dalej, żeby nie wygrać. Takie to z jakiego stopnia można się powinąć, żeby tylko być na swoim ja, czasami się wygrywa, czasami się nie wygrywa. I to jest takie, dobra, wygrywasz, masz szczęście, możesz się pochwalić i tak dalej, to wszystko. No przecież no to trudno, próbuję się dalej, nie poddaję się, ale a to jest z perspektywy takiej, że został wywalony, gdzie ja miałem to już daleko, gdzieś tylko moi rodzice oczywiście mówili i tak dalej, powiedzieli po prostu kilka zdań i to później wcześniej to wiadomo groził innemu, ale ludzie to zbierali zachowania i informowali to, i tak dalej, no to czyli, że jeżeli jeszcze raz coś zrobi lub po prostu tam, no to dziękuję, do widzenia, kończysz ten rok szkolny, zostajesz wywalony i nie wiem teraz co, próba mnie zgnojenia, czy coś na stylu, że pokazać, czy to przeze mnie? Jakby on przez swoim zachowaniem zrobił to, co zrobił. Jakby głupim człowiekiem, posuwując się do takich rzeczy, że żeby, nie wiem, grozić, jakby groził mi, to miałbym to gdzieś. Tylko mógłby nie przy nauczycielach. Nauczyciele to już stary interfonuje. Interwencje zrobili, że dobra, no przeginasz i koniec, kropka i kończysz. Nie, najlepiej
później po prostu na kogoś rzucić, żeby podbudować swoje ego. Ego, które powiedzmy nie jest niskie, albo jeżeli kutas nie ma, to jest ciężko powiedzmy zwalić, albo po prostu jakby zwalić, no to jest takie znaczenie, że jak on był, to można powiedzmy, jak coś zrobi, to na niego zwalić, że wszystko to jego wina i tak dalej, i tak dalej. Jakby okej, ale gdzie tu ten sens po prostu, że zwalić na niego i co, że ty unikniesz sprawiedliwości? No, to jest takie zachowanie maślane lub po prostu zachowanie jeszcze nie takie żałe odpowiednio pod względem tego pod względem, że jesteśmy w wieku powiedzmy dorastania, okej, okay, rozumiem, ale niektóre standardy, które próbujesz wykazać, można albo po prostu delikatniej, albo po prostu to wszystko pokazywać z przyjemnej strony, a nie po prostu, że o, zobaczcie, że jak ktoś stał zadań, że najlepiej go zgnoić, że to wszystko jego wina, gdzie sprawy poszły dwuocznie. Ale no co tak jeszcze wiem, kurde, nawet gadać, jak on będzie uważał pod jedną technikę lub pod jedną stroną, że ciągle to ty, to wszystko ty, bo tak. To spoko, co jak będzie nie w pracy lub tym wszystkim, to będzie zwalał, że to on zrobił, że dobra, w pracy to tak, ale powiedzmy w pracy takie, że ty to zrobiłeś, ale go nie było i potem drugi dzień na niego zwalisz, że to on, że to miał, jak go nie było wcześniej. To jest takie bez sensu argumenty, albo bez sensu wyzwanie kogoś na siłę, by to jest próba na siłę. To, co powiedzmy jest pokazywane powiedzmy przez zachowanie jego lub niektórych, to jest pokazywanie na siłę, że o, zobaczcie, ja jestem królem, mi wszystko wolno. Pamiętaj się, że jakby prawo też na ciebie czeka, co odwinisz. Po prostu. Tu można od się prawem bronić, że no, prawo, wiesz, kolego straciłem, bo ty go wywaliłeś, bo ty tak dalej. Ja go wywaliłem? Ja nic mu nie powiem, że nie zrobiłem, bo ja bym mógł nawet śmieszną rzecz powiedzieć, że ty go wywaliłeś. A ja jestem dyrektorem? Nie, nie jestem. Ja jestem po prostu uczniem. Jak jestem po prostu uczniem i ja się uczę. I jako tako. I ja nie mam takich praw, żeby nauczyć. Mogę tylko zgłosić do nauczyciela, albo dalej to. Jeżeli to po prostu zostało zrobione tak, że on po prostu jednej osobie groził, no to minimalnie przymknęli oko, lub po prostu ta się sprawa powiedzmy rozwiała i zostało nic. I później się przykleił do mnie, o nie powiedziawszy, i on wszystko najbardziej uważa, że tak dalej, że o, zobaczcie, jaki ja jestem wspaniały, lub coś w tym stylu, że nie wiem, jest to ciężko wypowiedzieć się w takiej, powiedzmy, czystej rozmowie, bo to jest dla mnie zachowanie takie śmieszne, bo tutaj kto to powie coś takiego, to nic z tego nie wynika, po prostu, że przymknęli oko przy pierwszym razem i po prostu tam stawali ciągle zgłoszenia powiedzmy nauczycielowi, że no on robi to, to i to, i że tam on robi różne rzeczy, więc jeżeli, nie wiem, czy on po prostu tam, jeżeli przygroził jeszcze raz i po prostu tak dalej i ten, to po prostu został wywalony za to, że szkoła nie będzie tolerowała takiego zachowania, po prostu koniec, kropka. I to najlepiej na kogoś zwalić, że po prostu ostatni oberwał i uważa, że najlepiej go zgnoić, że twoje ego się podniesie, że pokażesz klasie, że jesteś najlepszy, że go zgnojeś. To są takie zachowania dla mnie dziecinne. To jest jakby jeszcze w wieku bycia, nie wiem, w szkole podstawowej, gdzie
W szkole średniej trochę jeszcze na prawie liczysz, bo trochę tam inaczej mogą działać zasady, co podstawowe, że tam wspomnienia to wszystko w szkole średniej tak samo jest. Ale czasami za niektóre powinienia, które zrobisz, nie wiem, naukowe to tak, ale jeśli zrobisz specjalnie, no to odpowiadasz za to. Okej, okay, a to jest taki bezsens, ale nie ma co dalej opowiadać, bo dla mnie to jest śmieszna sprawa, to co się dzieje. Próba pokazania siebie od innej strony, gdzie na tej stronie nie jesteś. Nice. Dobra, widać, że się rozgadam też przy okazji, więc co, my się widzimy na sądku, trzymajcie się, hej.